Hej, cześć wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym już odcinku serii Let's Play Pokémon Sacred Gold Nuzlocke. Jak pamiętacie, zespół R pokonany, odeszli, nawet Giovanni, który powrócił na chwilę dosłownie do zespołu R, dostał lanie. I cóż, nie mam przy sobie dzisiaj Pikachu, którego dostałem w ostatnim odcinku, który nazywa się Pika Pika, jak pamiętacie. Natomiast jest ze mną Gwiazdka. Tak, z powrotem Gwiazdka wróciła, uznałem, że nie chcę na razie ćwiczyć... Co? Aha, dobra. Rozglądaj się, Gwiazdko, rozglądaj. Że nie chcę po prostu mi się ćwiczyć Pikachu, chcę, żeby troszeczkę Gwiazdka potekspiła, bo z Pokemonów, które posiadam, ma najniższy poziom. Zresztą można to łatwo zobaczyć. O jejku, dzisiaj się będzie działo. A przynajmniej mam taką nadzieję. Bowiem odblokowało nam się przejście tutaj, tak? Tutaj, do Blackthorn City. A tam, moi drodzy, w tym mieście znajduje się ostatnia już liderka. A jak ostatnia liderka, to chyba nie muszę wam mówić, że... Po pokonaniu jej idziemy na co? Oczywiście na ligę Pokémon. W ogóle miejsce, które było niegdyś kryjówką zespołu R, teraz stało się takim prawdziwym sklepikiem. Tak, można tutaj coś kupować. Zaraz w ogóle zobaczymy, co można tutaj kupować. O, ultrabole, jakieś TM-y można tu kupować. O, wow, TM 11. To jest na pewno Sunny Day. Co to jest? Aha, to jest Sandstorm. Aha, Hailstorm. A to jest Heavy Rain, aha, czyli takie, które pod, wiecie, jakieś stany pogodowe wytwarzają. The user employs, zaraz, co to jest za TM? A kupimy sobie w sumie, czemu ja mam nie kupić sobie po jednym? Zaraz dowiemy się dokładnie, jak się nazywają te ciosy. To jest 92 i 48. Bo tamte stany pogodowe mi są niezbyt potrzebne, wiecie. Ninetales, czyli mój Fortress, sam wywołuje. Ma taki efekt jak Sunny Day i to nie taki, który trwa 5 rund, tylko trwa ciągle. Więc jest naprawdę spoko. Okej, zaraz, o, to nie tutaj. Ja chcę plecaczek otworzyć. Czekajcie, 92 i jakiś tam był 50 coś tam, co nie? Jakoś tak. Dobra, gdzie jest? O, tutaj był gdzieś 92. To jest Trigrum, aha. No zobaczcie, nie wiedziałem, że to jest Trigrum. Natomiast był jeszcze 50 ileś. Jeden? Nie. A to był 50? A w sumie to może już nie 50, tylko coś mi się pomyliło. Nie wiem, w każdym razie mam tu parę tych TM-ów. Szkoda, że mam Digga, a nie mam Earthquake'a. No bo wiecie, jak się... Znaczy, Earthquake byłby dobry też na inne ziemne Pokémony, dokładnie ziemno-kamienne. No ale jak się użyje Digga, a potem ktoś na nas użyje Earthquake'a, to oberwiemy super efektywnie. W ogóle jest tu ktoś? No nie, to znak. Myślałem, że to przeciwnik, ale jednak jest. Dobra, tak się czaiłem, wiecie, taki przyczajony byłem. Co to, ktoś tam stoi? Nie, to znak. Idę dalej, a tu... przeciwnik. Widzę, że... Za tu! O, świetnie. Bardzo dobrze, w ogóle Pokémon na 45 poziomie, nieźle, Gwiazdka będzie miała małe wyzwania, aczkolwiek za to oberwie super efektywnie. Dlatego Thunderbolt! Aczkolwiek może lepszy byłby Thunderfang, bo fizyczny, ale oczywiście minimalna szansa, że nie trafi. Ale myślę, że Thunderbolt mimo wszystko da radę, że rozwalimy za to. O, widzicie, proszę bardzo. Mógłbym Gwiazdce niby dać Lucky Egga, dzięki czemu szybciej Bexpa zdobywa, ale ona już trzyma magnet, który zwiększa szansę, wiecie, siłę elektrycznych ciosów. Espion, ale dobra, nie zmieniamy. Cóż może zrobić Espion? W ogóle cóż może... W ogóle to ja niepotrzebnie Thunderboltem nawalałem, mogłem też Crunchem walnąć. Fake Tears, co to znaczą? Jakieś takie udawane łzy? Nie wiem, co to powoduje. Specjalna obrona mocno spada. O, nie znałem tego ciosu. Pierwszy raz się z takim ciosem spotkałem. Fajnie, że poznałem nowy cios. Aczkolwiek, no cóż, Espion raczej nie wykorzysta mojej obniżonej specjalnej obrony, bowiem jak widać szybciutko padł. A kto kolejny? Girafarig! Też mam Girafariga. Oprócz tego, że jest to Pokémon normalny, jest to też Pokémon psychiczny. Dlatego też potraktujemy go crunchem. Nie jest szybszy, myślę, że padnie od jednego hita. No i cóż. No niestety zbyt wiele nie zda się. Aczkolwiek Pokémony, które mają, wiecie, typ normalny i jeszcze jakiś, to tak ogólnie takie dla mnie to są zwykle słabsze Pokémony, czy może nie zawsze słabsze. Po prostu ten typ normalny tylko daje, wiecie, no tak utrudnia troszeczkę, bo on nie daje żadnych pozytywów, a co najwyżej fizyczne ciosy mogą być, wiecie, te ciosy walczące, walczącego typu mogą lepiej zadziałać. Okej, w ogóle to jestem na nowej uliczce. Ej, ja będę mógł tu złapać Pokémona. Zapomniałbym. Max Ripple, zaraz w ogóle zobaczymy, co to jest za uliczka, ile tutaj możemy dzisiaj, no tak, no bo dawno nie łapałem Pokémonów. Taki, wiecie, że tak prosto z Pokébola lecą, a nie tak, że ktoś od kogoś dostaje, o, są legendarne psy, ale że są legendarne, to nie wolno ich łapać. W Nuzlocke oczywiście tylko. Okej, czekajcie, Road 44, to mamy tu.
Czekaj, a Icepuff to jest dodatkowa lokalizacja, właśnie też tak patrzę, bo dobra, spoko. Spoko. W ogóle tutaj jest jakaś trawa, tam chyba za tym mostem. O, rybak! Nie, ja nie chcę tam, znaczy ja będę chciał tam płynąć, chyba że wcześniej spotkamy rzeczywiście, wiecie, Pokemona wodnego. W sumie, czy wodny Pokemon by mi się przydał? Mam Krakena i szczerze nie zamierzam go tracić, owszem. Raczej będę szukał jakiegoś Pokemona w trawie tam. Tylko o ile oczywiście nie zaatakuje mi nic, no chyba żebym użył Super Ripela i tam długo poprzechodził, no nie wiem. Zobaczymy. Na razie zobaczymy, czy Octillery, który, z tego co się nie mylę, ewoluuje z Remoraida, jest w stanie przetrzymać ten cios. No nie, ten Pokémon, jak mówię, w walkach Wi-Fi jakiś taki super nie jest. Pokémon oczywiście z drugiej generacji. Dobrze, Politoed. O, ale fajnie, ale fajnie. Politoed może być. A co, czy on przetrzyma Thunder Fang? No jasne, 95 Perish Song. Holy fuck. Perish Song, jak wiecie, nie wiem czy wiecie czy nie wiecie, powoduje, że za 3 rundy wszystkie Pokémony padną. O ile ich wycofam, jakby użył Minluka, mogę mieć problemy, taka prawda. Co ja zrobię? Kraken? Kraken! Idziesz, raczej nie użyję kolejnego Perish Songa. Jako że, chyba że użyję Minluka i będę musiał uważać. Swagger, nie, podwyższy mi atak, ale za to będę, tak, to tak fajnie podwyższy, mocno. Tylko problem w tym, że jestem teraz confused i mogę mieć problemy. Ale on i tak sam, właśnie ten sam Pokémon padnie za tyle rund. On ma jeszcze jakiegoś Pokémona oprócz Politoeda? Nie wiem. Barrier czy... A, dajemy Poison Jab. Jak trafię, o ile nie będzie confused... Nie ma confused, spoko. No to oberwie bardzo mocno od tego trującego ciosu. Co prawda mam Mystic Water, a nie ten Poison Barb, który zwiększa trujące siłę, wiecie, trujących ciosów. Ale no widzicie, taki double slap Politoeda, no... Sorry, i tak padniesz za jedną rundę i zaraz się przekonamy, czy padnie z tego powodu, że go Kraken, no padnie sam z siebie, bo Kraken go niestety nie ubije. W sumie ten Swagger jest ciekawy, bo jak podwyższa nam siłę ataku, to wtedy możemy się mocniej walnąć, jak wiecie, jest confused Pokémon. No ale on jest już zero, czyli no niestety Politoed zabił się własną taktyką, jakby miał Minluka wcześniej rzucił, a potem tamto, no to przyznam, że to byłaby bardzo dobra taktyka, a że mu nie wyszło, no to ma problem. Okej, pokonany. Na razie idziemy dalej. O, jesteś tutaj mała, wyczekujesz kogoś, ale nie umiesz się odwrócić, jak ktoś przechodzi obok ciebie. Dobra, jaki ona ma Pokémony? Ace Trainer Ampharos! No fajnie, też elektryczny Pokémon, też mogę mieć Ampharosa. W sumie chyba sobie wytrenuję Ampharosa w przerwie między odcinkami, ale nie wiem, czy będzie mi się aż tak bardzo chciało. Zobaczymy. Na razie walniemy Crunchem, przekonując się, ile zabierze taki Crunch. No, nawet nieźle. Church! No jasne, ładujesz się, ale po co ci to ładowanie? Po co ci to ładowanie, Ampharosie? Tak, zbiera energię, podwyższa mu się tam specjalna obrona. Ale Crunch tu jest fizyczny, od czwartej generacji chyba. Tak, nie mylę się. Padnie, na pewno padnie. Właśnie. O nie! Gwiazdka sparaliżowana, tego nie chciałem. Tego nie chciałem, gwiazdko. Dlaczego ugryzłaś tak, żeby się sparaliżować? Sama jesteś elektryczna, nie jesteś sparaliżowana, co za wstyd. Fajnie, 408 poziom już. Beloso! Dobra, zmiana. Ale na kogo? Na niby Smoka. Przecież on ma Ice Beama, ma Flya, ale Ice Beam będzie lepszy, bo wiem, wiecie, niby Smok ma więcej specjalnego ataku. Bellosom. Tak, to jest nasz drogi Bellosom. Dajemy go Ice Beamem. Za Ice Beamuj go, niby Smoczku. W ogóle to nie wiem, jak będę się nie miał kiedyś, wiecie, niby Smok nauczyć jakiegoś fajniejszego ciosu specjalnego, to oduczę go chyba Dragon Dance'a. No, Stunspore kolejny sparaliżowany. Dlaczego Dragon Dance? Bo Dragon Dance podwyższa speeda, fajnie. Podwyższa tylko, że atak, który potrzebny jest tylko i wyłącznie mi do... Ale to będzie niezbyt efektywny cios, bardzo niezbyt efektywny. Bo wiecie, i smoki latający. W każdym razie, wiecie, ja z Flya rzadko korzystam. Fly to raczej jest po to, żeby przemieszczać się między lokalizacjami. Po to jest potrzebny niby smokowi do walki średnio. No czasem użyję go, ostatnio na Machampie go użyłem, ale tak to średnio. Empoleon, o cholera. Dobra, to może mnie z lodu walnąć. Damy Fortressa. Wiecie czego? Czemu? Bo jest to Empoleon, to jest ten, czekajcie, wodno-stalowy, fatalne połączenie. Ogień zadziała na niego normalnie, aczkolwiek... Myślę, czy nie użyć Solar Beama, który zadziała super efektywnie. Dodatkowo siła wodnych ciosów jest osłabiona przez słońce. No to jest naprawdę słabe połączenie typów. Walniemy Solar Beamem, why not? Przecież stal nie powoduje, że słabsze są roślinne, prawda? Raczej nie. A jednak? Dobra, lepiej było trzeba użyć ognistego, bo ognisty zadziała też normalnie.
Mist. O, mgła. Jasne, mgły użyj. Tak, tak, tak. I co teraz? Nie wiem, czy mist to nie powodowało, że trudniej go trafić? Chyba. Ale nie mam pewności. Dobra, miotacz płomieni. Jak zobaczycie. Niby wodny starter. Niby, ale że stalowy też. To niestety ma problem i widać zresztą jaki problem. Proszę bardzo, miotacz płomieni go niszczy. Bardzo słabe połączenie typów. Naprawdę, woda, stal to nie jest to, co do walk Wi-Fi albo do jakichkolwiek walk się nadaje. Kto by co chciał mówić, to taka jest prawda. Dobra, koleś, przepraszam, kolesiuwa. W ogóle, kolejnym. W sumie tam muszę iść wyleczyć swoje Pokemony, bo są sparaliżowane. Znaczy, dokładnie to tylko gwiazdka jest sparaliżowana, bo... kogo mi tam? Niby smoka sparaliżowali, tak? Niby smok był sparaliżowany, bo już nie wiem. Tak, tak, tak. O cholera, Tropius. Roślinno latający. Roślina, no dobra, walniemy go Thunderboltem, o ile walniemy, bo nie wiem, czy ten Pokemon może mi coś zrobić. Leaf Blade, no tak, no Leaf Blade. Ale ile nam to zrobi? Przekonajmy się. Zabierze z połowę. Ooo, kryt. Ponad połowa. Mocne. Mocna sprawa. Jak obrywa normalnie, wiecie. Niby latający też, bo on też lata. Może nie wygląda jakby latał, ale jednak lata. Ale też roślinna, więc neutralizuje się. Dobra, jak Leaf Blade'a chcę użyć, to dajemy Etnę. Oczywiście. Zaraz zobaczymy, co ta roślinka zrobi Etnie, czyli... Wiecie, mistrzyni ognistych, potężnych, straszliwych ciosów. No co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz, ha ha ha. Miotacz ognia, spalaj Etna. Nie ma co. Czuj się jakbyś paliła jakąś marihuanę, bo to jest naprawdę, zobaczcie, to wygląda jak taka mała marihuana. Chodząca marihuana. Okej, dobra. Etna pięknie. Bardzo dobrze. Tam jeszcze sobie gwiazdka dostaje poziom, znaczy... Quagsire! Oj, biedny Quagsire. Quagsire jako wodno-ziemny Pokémon. No sorry, roślina. Solar Beam mojego Fortressa by zabił, myślę, z 3 Quagsire naraz. Nie żartuję, naprawdę nie żartuję. 4 razy super efektywnie obrywa od trawy. No ma problem. Niestety ma problem. No a ja nie wróżę mu niczego dobrego. Wybacz Quagsire, żegnam się z tobą, tak samo jak ze Scizorem w poprzednim odcinku, kiedy nawalałem go ogniem, czy tam Gyaradosem, kiedy nawalałem go elektrycznymi ciosami. Jednak Pokémony, które obrywają od jakiegoś ciosu 4 razy super efektywne, no co prawda są zwykle bardziej odporne na inne ciosy, no ale niestety od tego padają. Charizard! No, użyłbym gwiazdki, tylko tak nie za bardzo. Tylko, że Charizard może znać Dragon Claw, muszę uważać, a na niego to najlepsze byłaby elektryczność. Albo woda! No właśnie, woda. Czemu wcześniej o tym nie pomyślałem? Walniemy go z surfem, zwiększonym siłą za pomocą Mystic Water, jeszcze stab od wody, Kraken nie najgorszy specjalny atak, no nie najlepszy też, ale też nie najgorszy, wyższy poziom. No niestety, Charizardziku, masz problem, jesteś jeszcze wolniejszy. Tylko ciekawe, co on może... Ej, on może znać Earthquake'a, taka prawda. Jak on przeżyje, mogę mieć problem... Wing Attack, spoko. To nie może zaboleć za bardzo. Znaczy, może zaboleć, ale nie aż tak... A, ale ja głupi jestem. Przecież siła wodnego ciosu jest słabsza, bo działa słońce. No, ale i tak zobaczcie, ile zabrał Charizardowi. Więc o, teraz kryt, teraz Kraken kryt. Weź ty pomyśl, kiedy ty chcesz używać tych krytów, bowiem używasz ich trochę, no nie w odpowiednim momencie. Jeszcze jest jakiś Pokémon, chyba jeszcze jeden. A jest nim Raichu! O cholera, to zmieniamy. To zmieniamy natychmiast. Na kogo? Na kogo damy Fortressa? Owszem, Fortress spali Raichu. No i Raichu zawsze jak wchodzi do walki, on wydaje się takim, wiecie, przekozackim, grubym, wielkim, ogromnym Pokémonem. Zaraz zobaczycie zresztą. No zobaczcie, wygląda jak kolos. Dobra, miotacz ognia. Palimy, palimy Raichu cię. Sorry stary, ale nie, on to przeżyje. On to przeżyje, jestem tego pewien. Tylko ile? Z ile masz życia? Przeżyje? Nie przeżył? Oj, Raichu, zawiodłeś mnie, kolegą. I 51 poziom dla Fortressa. W ogóle muszę sobie słuchawkę jakoś tak inaczej ustawić, bo mam jakoś dziwnie leżała. Muszę sobie tak popatrzeć, on ma 114 special attack. Najgorsze jest to, że Fortress ma dobry atak. To jest problem. To jest jego życiowy problem, bowiem wolałbym, żeby te punkty ataku przeszły na specjalny atak albo jakieś obrony. A niestety tak się nie da. Znaczy da się, jakbym tam, wiecie, EV dokładnie trenował Pokémony. A że nie trenuję ich po EV, to już jest druga sprawa. Okej, okay, chodźmy uleczmy Pokemonki. Tak, trzeba je uleczyć. Dzisiaj jeszcze złapiemy jakiegoś Pokemona, no tak. Moim ogólnie celem jest złapać jakiegoś Pokemona, tak naprawdę dwa. W lodowej jaskini jest bardzo, myślę, że duża szansa złapać lodowego Pokemona. No i oby się udało go złapać, bo fajnie by było, wiecie, lód się przyda.
Szczególnie, że kolejne Pokémony, znaczy kolejna sala jest smocza, więc lód jest niezastąpiony, czy po prostu najlepiej lodowymi, bowiem niektóre smoki są latające, tak jak zresztą Altaria, latające smocze i obrywają 4 razy super efektywnie. Ale na razie idziemy. A właśnie miałem złapać Pokémona, ja pieprzę. Zapomniałbym. Tutaj nie ma nigdzie trawy niby. Niby nigdzie nie ma trawy, ale ja wiem, że w normalnej wersji Goldów, jak się gdzieś tu przepłynęło, była trawa. Tylko boję się, że mnie jakiś dziki Pokémon wcześniej wodny zahaczy. Nie, nie zahaczył mnie. Dobra, czyli będziemy szukać w tej trawie. Bardzo fajnie. Max Revive. Strasznie potrzebny przedmiot w serii Nuzlocke. No naprawdę. Okej. Dobra. Co złapiemy? Co to będzie za Pokémon? A tym Pokémonem jest... No jaja co robicie? Skyplum, ten Pokémon jest słaby. Ja nie chciałem lepszego. Dobra, damy mu szansę, walniemy go Thunderboltem. Jeżeli... ale on jest też latający, co nie? O, to chyba zginie. Ale... nie wiem. Jak nie zginie, to będzie w moim teamie. Jak zginie, ma problem. Ma problem, sorry. Nie mówcie, że nie uderzyłem, że specjalnie uderzyłem Thunderboltem zamiast Thunderfangiem. W sumie to mogłem użyć najlepiej ciosu typu ciemność. Ale i tak by padł. Skyplum nie jest mocny i szczerze, no już na tej drodze nie mogę... A ciekawe, jaki wodny Pokémon by się trafił. O, zobaczymy, czy mam czego żałować. A wodnym Pokémonem byłby... Poliwag! Cholera, Poliwag mógł być. Poliwag by mi się podobał. Ale niestety straciłem, moi drodzy, szansę. Tak działa Nuzlocke. Nuzlocke to są przede wszystkim również wyrzeczenia. Owszem, wyrzeczenia. Mogłem w wodzie szukać Pokémona? Nie szukałem. Mój problem. Nikogo innego. W ogóle czytam się z tyłu. Electrizer. Electite. Czytam jak cholera, jak to się czyta. Ten przedmiot służy chyba do ewolucji jakiegoś typu Pokémona. Nie wiem, czy nie do Elektrabaza. Albo do Magnetona, żeby ewoluować go. Nie wiem, w ogóle zobaczymy sobie, bo to jest na pewno do ewolucji. Gdzie my go mamy? Dobra. O, jest. Tak, jest ulubionym przedmiotem jakiegoś Pokémona, czyli służy do ewolucji po prostu. Okitoki. O, jeszcze jeden kolej, zanim wyjdziemy. Tak, nie przepuszczą mnie. Po prostu nie chcą mnie przepuścić. Co za życie? A ja chcę iść. Ja chcę iść dalej. Noctowl, a ten ma ptaki, więc no niestety jego ptaki na niewiele się zdadzą przy pojedynku z gwiazdką. No naprawdę, no nie udało mi się złapać fajnego tam Pokémona. No szkoda. Szkoda, bo chciałem złapać Pokémona fajnego. Nie oszukujmy się. Ale problem w tym, że nie złapałem. Więc ja liczę. Szczerze, kogo ja bym chciał złapać w tej jaskini? Taka prawda. Kogo ja bym chciał złapać? Muszę przemyśleć to dobrze. Na przykład chciałbym Swinuba, żeby mieć potem, wiecie, najlepiej Mamoswine'a. O, Pidgeot, fajnie. No to on byłby fajny. Jinxem też bym nie pogardził. Na przykład jeszcze kim mógłbym? Kogo? Jakiego lodowego? Nie wiem, jakiego lodowego w sumie. No, ale chciałbym, żeby ktoś fajny się trafił. Nie mam pojęcia kto, ale niech się ktoś fajny trafi. No, gwiazdka, widzicie, już za niedługo wyrówna poziom z innymi Pokémonami. Naprawdę, XP naprawdę się stara. O nie! Kolejny, który chce mój numer, żeby stoczyć w przyszłości więcej pojedynków. Ty naprawdę, stary, myślisz, że ja do ciebie wrócę? Nigdy. Dobra, lodowa jaskinia. Szczerze, na pierwsze miejsce dam sobie Ninetalesa. Wiem, że ogień spali bez problemu od razu lód i mogę go nie złapać, ale mi chodzi raczej o to, żeby użyć Hypnosis. Zaraz przekonamy się. O! Już coś będzie! Oby coś fajnego! No prawie, chciałem Jinxa, mam Smoczama. Ciekawe, czy ja mam w ogóle dużo boli. Bo tego Pokémona mogę zabić byle jakim ciosem i się o to boję troszeczkę. No trochę tak nie za fajnie, ale spróbujemy go uśpić. Może da radę? Dobra, dało radę. No, będziemy może w przyszłości posiadać Jinxa. Jinxa, spoko. Dobra, śpi sobie. Smoczam. Zaraz przekonamy się, czy uda nam się go złapać. O Jezu, chciałem go zaatakować. Pokeball. Mam Great Ball, mam Ultra Ball. Spróbujemy na Great Balla na razie. Wiecie, na razie wyrzucamy to, co zbędne. Na Heavy Balla raczej go nie złapię, bo zgaduję, że ten Pokemonek za dużo nie waży. Jasna cholera, tak. Całusy myśli, ty wredny Pokemonie, ty. Dobra, słońce mocno świeci. Dobra, rzucimy Ultrabolem, walić tam. Będziemy rzucać Ultrabolem. A nóż się złapie. A nóż się uda. Złap się. Oj, smoczam, jak będziesz tak dalej robił, to chyba cię ubiję. Bo tak nieładnie się zachowywać. Serio, to nie jest ładne zachowanie. Nawet powiedziałbym, że bardzo brzydkie. No bo w sumie tak się zastanawiam, wiecie.
No, jak będzie Jinxem, to będzie lodowo... lodowo-psychiczny. No, ale robi sobie ze mnie jaja. Ja nie zamierzam wyrzucić na tego Pokemona wszystkich Pokeboli, jakie mam, bowiem aż tego na to nie zasługuje to małe różowe coś, ten mały różowy kurczak. Oj, nie, nie, nie. Tak w ogóle ciekawym. On jest różowy, a potem Jinx się robi taki, wiecie, ma skórę czarną, w ogóle wygląda strasznie jak Mudzin. Mudzin z Afryka. O, o, złapany! A, chyba sobie jaja robisz. 3 razy i uciekłeś? Ty wredna mała maskotko Fake Tears. Jasne, dalej mi obniżaj specjalną obronę. Taki jesteś, ja cię uśpię po raz kolejny. Nie lubię małych takich brzdący różowych, które mnie tutaj będą denerwować. Naprawdę, jeżeli on się nie będzie chciał złapać, to go ubiję. Ja nie żartuję. Mówię po raz kolejny. Nie żartuję. Jeszcze rzucę... Słuchajcie, daję mu szansę. Daję mu szansę. Będę może potem tego żałować, walić to. Rzucę Ultra Bola i 2 Great Bole. Jeżeli się nie złapię w żadnego z nich, to sorry. Sorry, stary, ale wypadasz. No w sumie tak się zastanawiam. No ja nigdy nie byłem fanem Jinxów. Wiecie? No chyba, że się no uda. O, chyba się uda. Myślę, że teraz da radę. Tak, teraz dał radę. Wow, fajnie. A miałeś... Zobaczcie, wystarczyło troszeczkę postraszyć tego smuczma. No i postraszyłem. No i zadziałało. Zadziałało. Tak, on już jest w ogóle... myślałem, że on może jest póki co tylko lodowym, ale nie. Nie wiem, jak go nazwać. Szczerze, jak widzę te usta, to mam coś z Ice'em. Mam ochotę go nazwać. Sorry, ale wpadłem na pomysł. O kurwa. Patrzę na te usta mówią wszystko. Te usta mówią wszystko. Ice Maker. Dobra, Ice Maker. Holy fuck, to mi się podoba. Ice Maker mi się podoba. Magmarizer. Zgaduję, że to jest coś, żeby ewoluować Magmara. Pewnie tak, bo to jest tak samo, tak, bo to jest dla Magmara, to jest na pewno dla Elektrobaza. Wiecie co? Użyję Max Ripera, bo nie chcę, żeby mnie tu dzikie Pokemony ścigały, szczerze. Już i tak złapałem jednego, więc mnie inne dzikie Pokemony nie interesują za bardzo. Zamiast tego sobie może szybciej przebrniemy przez tą jaskinię. Child Ore? Szkoda, że nie inny, bo Child Ore nie jest na pewno do ewolucji Gravelera. To nie wiem, do czego to jest. To jest pewnie do jakiegoś, żeby lodowego, nie wiem, może żeby Eevee ewoluować, wiecie, w Glaceona. O Boże, znów ta zagadka z tym, Jezu, ja dawno tego nie przechodziłem. Wow. Może w ogóle po co ja będę na tym rowerze? Zejdź z rowera. O, zobaczcie, ja się ślizgam, ale Fortress biega. Dobra, czekajcie, bo chodzę w kółko jak debil, muszę... Brand, czy cię powaliło? Dobra, czekajcie, nie zamierzam odbierać. No, ale on dzwoni w takim momencie jak ten, no chyba sobie żarty robi. Bo kiedyś tak wcale nie było to łatwo, pamiętam, tak przejść to. O, zjebałem. Dobra, nie tak. Zaraz tam przejdziemy, take it easy, dam radę. Ja bym nie dał rady. Oczywiście, że dam radę. O, chyba coś tu wykombinował. O, zobaczcie. Genialne. Po prostu genialne. A tam jest jakiś koleś, nie mówcie mi, że on daje Pokemona, bo się wkurwie. Jak się okazuje, że daje Pokemona, wiecie, za darmo. Teraz, jak ja mam do tego dojść? Tak się szczerze zaczynam mocno zastanawiać, jak ja mam do tego dojść? Bo tam się znajduje chyba ważny przedmiot akurat. O, dobra, tak. Tak, HM07 Waterfall. Bez niego się nie da przejść gry, niestety. Więc dobrze, że wiedziałem, że jego tu można dostać. Że nie pominąłem tego miejsca. Dobra, stary, nie mów mi, że dajesz Pokemona. W ogóle kim ty jesteś? A? On chce nam dać jakiś przedmiot? Aha, żebym zdobył Waterfalla, powiedział nam. Spoko. No, ale już zdobyłem go. Aha, dobra. Ja mówię wam, jakby się okazało, że dawał Pokemona, ja mam takie tylko smuczamy. Ej, Houston, mamy problem. Czy ja mam cokolwiek Pokemona, który przesuwa te głazy? Au. Ale jazda, ej, zapomniałem o tym. Ja nie wiem, czy ja mam ten do przesuwania. A mam Strange, dobra. Tylko ciekaw jestem, jakiego Pokemona. Ten i tak ma siłę 75, to jest nawet dobry. Tylko ciekawe, czy ja mogę go kogoś nauczyć. Zorro się może nauczyć, ale on ma już świetny moveset, nie zamierzam uczyć go innego ciosu. Gwiazdka. Tak, gwiazdkę nauczymy. Wiecie dlaczego? Kamienny cios może się przydać gwiazdce.
w sumie nie wiem na kogo, ale może się przydać. Fizycznie jeszcze. Ja mam Night Slash i Crunch. Crunch, Night Slash ma większe szanse na kryta, natomiast Crunch może obniżyć obronę. Wolę Cruncha. Wolę Cruncha, szczególnie, że ja nie wierzę, wiecie, w te specjalne kryty. Znaczy w kryty właśnie średnio wierzę. Podczas walk Wi-Fi ciągle mi wchodzą, jasne. Ale tak to nie za bardzo. Dobra, nauczyłem jakiegoś Pokemona Strange'a, bardzo dobrze. A jak znają Strange'a? W ogóle nawet nie wiedziałem, czy ja mam tego Strange'a, czy nie. Tak szczerze, nie wiedziałem przez chwilę. Muszę oczywiście powpychać kamienie do dziurek. Zaraz spróbujemy to wykonać. Przesuwaj głaza... Aha. Dobra, będę musiał to obejść albo chunął, nie wiem. Coś zepsułem pewnie. Dobra. Trzeba będzie tak fajnie to obejść, czekajcie, żebym tego nie przebiegł za szybko. Dobrze, że sobie dałem Max Rippera, bo w tym zadaniu można się wkurwić. I to tak porządnie, jak wam ciągle coś przeszkadzam. Dobra, bo z tej strony się da przejść, tylko żebym tego nie przesunął. Okej, da radę, jeden kamień będzie włożony, nie zepsułem tego. Tak, spadł tam gdzieś na dół. Oczywiście to będzie potrzebne po to, żeby później tam dać radę przejść, bo bez tego nie przejdziemy. Czekajcie, jakby to przepychać teraz. Dobra, od tej strony zaczniemy. Tak, to zaczniemy robić. Teraz tutaj pchamy do samego końca. Okej, nie jest źle. Oj, Ripple przestał działać, ale mam chyba jeszcze jakieś Ripple. Bo naprawdę to będzie trochę denerwujące, jak nam co chwilę będzie coś przerywać. Mam super Ripple na 200 kroków. Max Ripple jest na 250, którego użyłem wcześniej. Dobra, teraz tak, okej. Żebym nie przepchnął za daleko, bo zepsuję. Tyle by tylko było. Tyle stresu i w ogóle. Czekajcie, trzeba zrobić to tak. Żeby teraz przejść tutaj, teraz znów tutaj i teraz pchamy. Pięknie. Pchamy, jak się tak... O, w ogóle, co się stało? O, zobaczcie, cieszę się, że zrobiłem mu taką niespodziankę, chyba, że się tak odwróciłem i porozmawiałem z Fortressem przez przypadek, ale Fortress się ucieszył, więc fajnie. Okej, tą wrzuciłem już, teraz fajnie byłoby to jakoś poprzesuwać. Myślę, że to się trzeba przesunąć. Kurde, od tej strony nie przesunę. Żebym tego nie zepsuł, bo to trzeba od tej przesunąć. Tak, a dobra. Damy radę bez problemu. Teraz tutaj, tak, jeszcze raz się przejdźmy, to łatwe to jest. Ej, a kurwa, zepsułem. Serio zepsułem, Boże, miałem dobrze, a źle się ruszyłem, ale okej. Nic złego się nie stało, zaraz to wykonamy, teraz w tą stronę, okej. Pięknie. Dobra, zostanie nam już tylko jeden głaz, który w sumie nie wiem, czy go źle nie przesunąłem. Ale nie, od tej strony się da przesunąć. Dobra. Czyli będziemy mieć cztery głazy poprzesuwane. Idealnie spadły w te odpowiednie miejsca. Wejdźmy od strony drabinki, tak kulturalnie. Po co mamy spadać na głaza? Bo możemy oczywiście spaść tymi dziurami, ale po co? No powiedzcie, po co? Nie ma potrzeby. Trzeba jakoś tutaj fajnie poprzechodzić, fajnie się poodbijać. Chwilowo niezbyt fajnie się odbijam, ale o, za to znajdę Max Potiona, który jest już coś tam cennym. Okej, jest tu coś jeszcze? Tu nie widzę. Muszę się lepiej odbić. Czekajcie, muszę to obczaić, ogarniać, o co chodzi. Obczaić po prostu trzeba. A jakbym zaczął od tej strony, o, to chyba będzie dobrze. Teraz tu. Czyli tego głaza w ogóle nie ma, chyba że od innej strony można było przejść. Full heal, o, full heal też jest przydatny. Okej, to jest już chyba końcówka jaskini, ja tak przynajmniej pamiętam. Żaden z moich Pokémonów nie ma Rock Smasha. Ale tam chyba da się przejść też inaczej. No właśnie, tam się chyba da normalnie inaczej przejść. Dobra, kolejny Super Ripple, myślę, że już tylko jeden nam wystarczy. Szkoda, że nie mam Magmara albo Elektrabaza. Never Melt Ice, spoko. Bo bym mógł je ewoluować w ich ostateczne formy. Bo mam te przedmioty. No cóż, nic się nie poradzi. No dawaj na drabinkę. Co się tutaj ociągamy? Nie ma ociągania. Jestem w ogóle w dobrym miejscu? Czekajcie. A, tam jest jakiś Pokeball. Dobra, niego tak trzeba dojść? A nie, czekajcie. Nie wiem właśnie, jak do niego trzeba dojść. Dobre pytanie. O, było dobrze. Dobra, weźmiemy. Uda się zdobyć. Avalanche! O, to jest to, co jest potrzebne na smoczego lidera. Znaczy liderkę. To jest naprawdę świetny TM lodowy, bo to jest lawina. Zobaczmy sami. Właśnie. A nie, to ma 60 siły. Myślałem, że to ma więcej. Ale nie najgorsze.
Czekajcie, double the damage, the user has been hurt. Aha, właśnie, jeżeli nasz Pokémon dostał w tej rundzie, co i potem dopiero użyje w tej samej rundzie, wiecie, po prostu jak jest wolniejszy i użyje ciosu jako drugi, to wtedy ta moc tego ciosu jest podwojona. Dobra sprawa, przyda się. Jak mówię, Avalanche jest dość potrzebny. O, tu znajduje się coś kolejnego. Jak do tego dojść? Może tak. Chociaż tak nie do końca. Aha, dobra, żeby to zdobyć, to ja muszę jakoś odpowiednio przesunąć ten kamień z tego, co rozumiem po prostu. Tylko jak? Bo to jest też myśl. Jak ja to mam przesunąć odpowiednio? A, wiem chyba, tak. Chyba tak. Tak. O to chodziło. Tylko o takie przesunięcie, bo teraz tu. A tu mamy Ice Beam. O, Ice Beam, ale Ice Beam można kupić, bo miałem jednego już Ice Beama. Ale dobra, Ice Beam jest trochę cenny, w sklepie kosztuje tam około 5 tysiaków, czy tam 4800 dokładnie, chyba, tak kojarzę. O, Pokeball, ależ tu jest Protein, o fajnie, może się przydać do wbijania EV. O, tu jest znów ta pani, co ona tutaj robi, ta nasza Kimono Girl? Zaraz się przekonamy. Czekajcie, może nie tak. Zagadamy ją od tyłu, co wy na to? Tak słyszałem, że lepiej zagadać takie panienki od tyłu. Och, mój drogi! Czy ty jesteś Judy? Och, dobrze mi cię znów widzieć. Słuchaj mi, powiedz mi prawdę. Powiem ci prawdę, słuchaj. Moje sandały zostały zamrożone i utkwiły w lodzie. I tutaj utknęłam. Innymi słowy, jestem tutaj zamrożona i nie jestem w stanie stąd uciec. Ho, 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 ja biedna. W każdym razie, jeżeli możesz, czy mógłbyś mnie popchnąć w plecy, żeby po prostu udało mi się stąd wyjść? Tak, naprawdę, zgodzisz się? Dziękuję ci. Naprawdę jesteś bardzo miły. Bardzo ci dziękuję. Dobra, to było dziwne. Ta panienka utkwiła w lodzie i musiałem ją uratować w ten heroiczny jakże sposób. Tylko zastanawiam się, bo ja chcę sobie zgarnąć to. O, chyba... Albo i nie, tak? Jak ja mam to zgarnąć? Ja chcę zgarnąć tego Pokebola. Tu jest tyle ciekawych Pokeboli w tej jaskini. Muszę jakoś do tego dostać się. Cholera. Jak to zdobyć? Dobre pytanie. Dobra, jestem tutaj, ale stąd mogę wyjść. To jest sposób na wyjście. No to nie jest zbyt dobry pomysł, jak ja mam to dostać. Musiałbym się odbić od tamtego. Ale czekajcie, bo... Dobra, to był ten sposób... Nie, tamten był sposób na wyjście, tak? Czy... Nie, to był. A nie, dobra, bo to jest obojętnie, z której... Nie, dobra, walniemy tak. Muszę coś wymyślić. Jak ja mam to dostać się do tego? Ej, to jest chyba ponad moje let's playerskie umiejętności. Jestem zbyt tępy, żeby dostać się do tego. Dziękuję. Dziękuję, wiem, że wszyscy tak pomyśleliście, ale ja sam tak pomyślałem. So you know. Naprawdę, nie wiem. Tak szczerze teraz, wiecie, tak... Nie wiem, jak ja mam się tam dostać. Nie, bo tu znów wychodzę z tego. Nie no, tutaj się nie dostanę nigdzie. Bo teraz mogę co zrobić? A, mogę jeszcze tak, właśnie, o, zobaczcie, ja to mogę czasem pomyśleć, muszę tak dłużej, o, pepa, no, w sumie się przyda, mogę sobie zwiększyć jakiś cios, na przykład takiego, nie wiem, coś, co ma mało, na przykład, nie wiem, Solar Beam, żeby mieć szóstkę. No i dobra, udało nam się, przeszliśmy przez lodową jaskinię. Co nam powiesz, co? Ripple przestał działać, a tu już to nie musi działać. Tak, przeszedłem, jestem naprawdę gorącym trenerem, wiem o tym. Jesteśmy, moi drodzy, w ostatnim mieście w regionie Johto, którego jeszcze nie poznaliśmy. Zobaczcie, jakie ładne. No w sumie wypalone jakieś drzewa, ale ładne. Ładne. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Słuchajcie, pożegnam się z wami. Tam do góry, w Hen daleko znajduje się... czekajcie, ustaw się Fortress Kultury trochę, chłopcze, o. Tam do góry, w Hen daleko znajduje się sala ostatniej liderki z regionu Johto, do której prawdopodobnie udamy się już w kolejnym odcinku. Muszę się dobrze przygotować. Ma Pokémony smoki, które są niesamowicie niebezpieczne. Nie wiem, czy sobie z nimi poradzę. Przekonamy się zapewne o tym już wkrótce. Ja wiem jedno, moi drodzy. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. My widzimy się już wkrótce, tak więc cześć i czołem i narka!